Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Parę miesięcy paniki 19. Czy to się wszystko opłacało? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, czysta walka polityczna. Wygląda na to, że ostatnie 6 miesięcy z tym paniką 19, to Stany Zjednoczone przeprowadziły takie potężne dwa eksperymenty ze zdrowiem publicznym. Jeden eksperyment to był taki, żeby w marcu i kwietniu zamknąć Amerykę, ekonomię w zasadzie, żeby zatrzymać cały ten rozwój COVID-u, wirusa. No i drugie w połowie mniej więcej kwietnia znowu próba otwierania. Rezultaty na podstawie badań i różnych symulacji pokazują, że to jednak całe to zamknięcie, ten lockdown ekonomii nie pomógł ani w zatrzymaniu tego rozszerzającego się wirusa, ani nie wypuścił ze smyczy drugiej fali. No to jakoś intuicja tego może by nie mówiła, no ale statystyka jest jaka jest. Patrząc na to, że takie zatrzymanie ekonomii, no to jest strasznie kosztowne. W samej Ameryce w pewnym momencie 40 milionów ludzi straciło pracę. W wielu miastach restauracje po prostu zaczynają się zamykać się na potęgę. No, po bankrupcjach i po różnych tak stratach przypuszczalnie będą otwierane, no ale te biznesy, które były prowadzone, no to już nie będą, to nie będą ci sami właściciele, nie będą ci sami kelnerzy, kelnerki i tak dalej, i tak dalej. No część tam to się poprzesuwa, no ale to jest straszne. 40 milionów ludzi bez pracy na 120 milionów ludzi, którzy pracują, którzy płacą podatki. To jest po prostu niemożliwe. No i to wygląda na to, że to był jeden wielki polityczny błąd, ekonomiczny błąd. No i teraz dane statystyczne pokazują, że zamknięcie całego kraju, no to nie była próba wyleczenia czy zrobienia jakiegoś rozwiązania prawidłowego. Te długoterminowe efekty dla całego społeczeństwa, no to są po prostu nieprawdopodobne, no i społeczeństwo będzie płaciło za to dużą cenę. No różne tam metody badawcze robili, ale najczęściej no to używali właśnie dane statystyczne ze Stanów, z 50 Stanów, jako procent ludzi z populacji. Badania. Wyniki były brane z stanowych, lokalnych wydziałów zdrowia. No i były podliczane i sumowane i tak dalej, i tak dalej. Ta normalna statystyka. Jeżeli się większość tych modeli porówna, no to ten czas, kiedy były te zamknięcia w tych najróżniejszych miejscach, stanach, miastach i tak dalej, to wszystko podzielone, no to nie tylko przez te oficjalne rządowe zamknięcia, no ale sprawdzanie innymi metodami, między innymi telefoniczny ruch, który Google ma dostępny, no teoretycznie jest tam anonimowe to, no ale oni mają śledzą te z tej lokalizacji, co jest, można było posprawdzać, jak ludzie się zbierają, czy nie zbierają. No w Ameryce w CNN używali tych danych do tego, że jak były ten spring break to jest wtedy, kiedy te wakacje, te ferie wiosenne się zaczynają, ludzie na Florydę jeżdżą, no i tam otwierali te plaże, zamykali plaże, bo mówili, że tam właśnie to się wszystko rozszerza i tak dalej, i tak dalej. No i Uniwersytet w Maryland
Wydział Transportu zrobił te badania statystyczne, no i oni tam ustalili taki indeks odległości. Jeżeli się popatrzy od początku roku w każdych tych stanach do tego maksimum, kiedy w różnych stanach tam zamykali, no to okazuje się, że zamknięcia powodowały więcej zachorowań niż jest to pokazywane. Statystyka pokazuje, że te stany, które miały dłuższe zamknięcia, bardziej takie srogie i bardziej takie mocne, 5 miejsc takich najbardziej uderzonych: District Columbia, czyli to jest Washington, do tego Nowy Jork, Michigan, New York i Massachusetts, to najbardziej i najmocniej zamknęli, no i mają najwięcej tych przypadków. Ktoś może powiedzieć, że dlatego zamykali najostrzej, bo mieli najwięcej przypadków. No tyle tylko, że jest negatywna taka korelacja, która pokazuje, że kiedy się wyłączy stany z największą ilością tych wypadków, no to tam nie ma różnicy, jeżeli się popatrzy pomiędzy populacją, jaka jest gęstość zamieszkania, jaki jest wiek, jaka rasowość, z jakich narodów ludzie pochodzą i tak dalej, czy są domy starców, czy są szpitale. Także to wszystko wypełnia. Największym problemem, największym wskaźnikiem, no to jest po prostu masowa transportacja. No i dlatego ten Nowy Jork, no ale od początku ludzie tu tłumaczyli, że Wisconsin, czy Utah, czy tam te otwarte stany, no to nie są takie jak Nowy Jork. No i to właśnie pokazuje, że jednak ten Nowy Jork, że ludzie chorzy, którzy jeżdżą, no to są w stanie rozrzucić na dziesiątki, setki, tysiące ludzi. Normalnie w innych miastach czy miejscach, czy na wsi, gdzie ludzie jeżdżą samochodem, spotykają się z dwoma, trzema czy czterema osobami, no bo to nie ma takiej możliwości. Także to od samego początku było to podejrzane. No i większość ludzi to rozumiała. No fachowcy jednak, którzy przewidywali, że to miliony będą. No i to do czego doprowadza? No doprowadza do tego, że można powiedzieć, że to jest gra polityczna, no bo w zeszłym, 2 tygodnie temu demokraci, socjaliści mieli konwencję. No i na konwencji co oni chcieli zrobić? No oni chcieli zgładzić Trumpa. Tam to jedyne, co było, to było tak: Joe Biden jest dobry, Trump jest makabryczny. Prezydent Trump rozpierniczył całą sytuację z pandemią 19, a Joe Biden by wszystko uzdrowił dużo lepiej. No ale to jest jedna wielka socjalistyczna bzdura. W czerwcu on mówił, że Trump nie słuchał do takich ekspertów właśnie jak Joe Biden i nie słuchał jego w styczniu, a on miał rozwiązania na to, niby Joe Biden. I on później mówił, jakby słuchał nas i zamknął kraj tydzień wcześniej, no to 36 tysięcy ludzi by nie zmarło. No, problem z tą statystyką jest taki, że w Ameryce podają 150 tysięcy ludzi, którzy umarli, ale między innymi są takie statystyki, jak sprawdzają, że ktoś z nadużycia alkoholu po prostu miał w sobie COVID, no to, że miał w sobie COVID, to, że zmarł mając koronę, traktują go, że zmarł z korony. Jakiegoś tam postrzelili, który też miał koronę, no to też powiedzieli, że umarł od korony. Także to są te ekstremalne, kretyńskie przypadki. No wiadomo, że ten COVID, no to był gwóźdź do trumny, no ale ta trumna bardzo często była już tam 80% ludzi, no to była w wieku ponad 78 lat. 60% ludzi miało tam cukrzycę, jakieś nadciśnienia, jakieś dwie czy trzy choroby, takie dosyć wpływające na zdrowie. Także jak mówię, Biden i cała
Partia Demokratyczna robi to wszystko, żeby przedłużyć to, żeby wygrać wybory. To jest właśnie ta makabra. Na grypę w Ameryce na 320 milionów ludzi 40 milionów choruje, to 8%. No i z tego umiera około 35 tysięcy rocznie. Na grypę, nie jako gwóźdź do trumny, nie jako taki wykańczający, tylko jakieś są takie przypadki ciężkie. No i to jest polityka, to jest polityka. Jeżeli się patrzy na te modele, no to również to, tą samą metodologię i tak dalej, no to jeżeli jest przeprowadzone do 31 lipca, no to pokazuje, że te wszystkie otwarcia, no to też nie spowodowały tych wielkich fal, nie spowodowały jakiejś dużej ilości zgonów, nawet w takich stanach jak Arizona, Kalifornia, Floryda czy Teksas, no tam, gdzie jest właśnie słonecznie, no to są normalna statystyka, tam nie ma nic nadzwyczajnego. No i jaka to jest lekcja z tego zamknięcia? No to lekcja jest taka, że zamknięcie kraju nie spowodowało, że było gorzej. No, to by było najgorsze, jeżeli by spowodowało gorzej, ale pokazuje z tych badań statystycznych, pokazuje, że nie pomogło za bardzo, że statystycznie nie jest to tak atrakcyjne, szczególnie psychicznie, ekonomicznie i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie miasta, stany finansowo, to podatków nie ma. Kongres wydał tryliony na to, czy dał ludziom, żeby pracowali. Także to są strasznie duże wypadki. No i pokazuje też, że te otwarcia nie pogorszyły. Także statystyka jest oczywista. No, część ludzi mówi, że to taki ten nie jest to tak na chłopski rozum. No ale jednak statystyka jest. No, teoria jest taka, że kwarantanna to znaczy 40 dni. No i normalnie rzecz biorąc, no to powinno być, żeby wyłapać tych chorych, przetrzymać ich 40 dni. Jak tam się nic nie wylęgnie, no to po prostu reszta żyje. Tak? To po prostu trzeba łapać te kontakty. W Ameryce tego nie zrobili, no bo w Ameryce jest prawo medyczne, które wprowadzone zostało w związku z homoseksualistami w San Francisco w latach 1980, kiedy ludzie mieli AIDS i HIV. No i zakazali się pytać o zdrowie. No i to są te konsekwencje na dzień dzisiejszy, że po prostu nikogo nie pyta, czy jest chory, czy nie jest chory. I dlatego nie ma tego wychwytywania. W Singapurze, w Tajwanie, w Japonii, w wielu krajach po prostu pytali się, z kim się tych chorych, jak już mieli chorego, no to się pytali, z kim się kontaktowałeś i te wszystkie kółeczka się rozchodziły. No i w praktyce to nie zostało to zrobione, szczególnie w Ameryce. No, nie było tego wyłapywania, no wynajdywania. Wyłapywanie, no to może za mocne słowo, no bo to trzeba mieć siatkę, policję i tak dalej. Ale wyszukiwania tych ludzi i kontaktów, tak? Że praktyka po prostu wykoleiła się sama. Jednym z takich badań, no to też był taki amerykański magazyn medyczny, Lancet, czyli to można powiedzieć skalpel, i oni mieli dane statystyczne z wielu krajów na świecie, nie ze Stanów Zjednoczonych. No i tam też pokazuje, że czym dłużej przesuwali te zamknięcie, no to tym mniej po prostu było tych wypadków. No, co przemawia za tym? No, jeżeli ludzie po prostu zaczęli się zamykać, no to w pomieszczeniach dużo, dużo więcej tego się dzieje. No i to od tego właśnie zależy.
w tych badaniach, no to też to one nie są takie perfekcyjne, no bo trudno powiedzieć, nie ma takich badań, gdzie by było kompletnie zamknięcie bez niczego, no i nie byłoby żadnych tam zamknięć, ale nauka pokazuje, że na dzień dzisiejszy, no to to było głupie, no można powiedzieć, albo szkodliwe, te ciężkie zamknięcia Stanów czy całego kraju nie miały dużej różnicy w Stanach czy w rejonach, tak lekko troszeczkę przymknąć. Większość ludzi się zorientowała, większość ludzi zaczęła nosić masek, no i to nie potrzeba było zamykać biur, nie potrzeba było zamykać budownictwa i tak dalej, i tak dalej. Także na dzień dzisiejszy to, co mamy w ręku, no to pokazuje, że jednak ci urzędnicy i politycy odpowiedzialni za zdrowie powinni się zastanawiać, jeżeli będą wymagać, żeby były następne zamknięcia. No, to jest za kosztowne, to jest za nerwowe, to jest długoterminowo po prostu makabryczne. No, a w Ameryce to jest polityka. To w Ameryce ta polityka, między innymi te zamknięcia spowodowały tą Black Lives Matter i całą tą furię. I ludzie wyszli na ulicę, no, ci sfrustrowani, którzy zawsze są sfrustrowani. COVID spowodował, że byli jeszcze bardziej sfrustrowani. No i Ameryka płonie. Ameryka płonie właśnie między innymi przez to zamknięcie. Także to jest makabra. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zinzini o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.